Moim Państwa gościem dzisiaj jest Agata Tarczyńska, piłkarka, była reprezentantka Polski. Dzień dobry. Dzień dobry. Zakończyłaś karierę no już ponad pół roku temu, ale z drugiej strony biorąc pod uwagę znakomity występ naszych właśnie piłkarek Polek w Lidze Narodów, no to czy nie masz trochę gdzieś tam takiego braku tej adrenaliny, tej walki o sukces i czy nie brakuje Ci też tej atmosfery stadionowej? Czy brakuje? Myślę, że w jakimś stopniu może czasami tak jak właśnie wspomniałaś, dni jak wczoraj, gdzie byłam na meczu naszej reprezentacji. Są takie momenty, gdzie tak serduszko troszeczkę mocniej zabije i brakuje mi tej trawy, tego boiska. Ale jeśli chodzi tak o całokształt, to gdzieś tam pogodziłam się z tą decyzją, troszeczkę się szykowałam do podjęcia właśnie tego kroku, więc generalnie jestem zadowolona z tego, jak teraz wygląda moje życie, ale jednak, tak jak mówisz, brakuje mi czasami tego boiska. Ale kontakt z reprezentacją cały czas masz? Tak, jak najbardziej mam. W reprezentacji jest wiele moich koleżanek, także mam. Na bieżąco. Czyli w jakiś sposób to trochę rekompensuje jednak. Łatwiej chyba. Tak. Czyli teraz skupiasz się, rozumiem, na szkoleniu, bo takie też były zapowiedzi Twoich planów, jeżeli chodzi o zakończenie kariery. Tak, już podczas mojej kariery razem z Ewą jesteśmy ambasadorkami Akademii w Uniejowie. Poprzez to właśnie zrodziły się takie pomysły na różnego rodzaju eventy. No i teraz aktualnie od kilku miesięcy idę w stronę scoutingu, więc zobaczymy, jak sobie poradzę w tej nowej roli. A co właśnie w takim scoutingu i w ogóle w szkoleniu młodych piłkarzy i piłkarek jest najważniejsze? Czy to chodzi o to, żeby uczyć ich prawidłowej techniki gry, czy bardziej o to, żeby traktowali to jako pasję, czy poczucie obowiązkowości, czy po prostu determinacji, która przełoży się też no, na takie codzienne życie? Ja myślę, że wszystkiego gdzieś tam po trochu jednak takie najważniejsze. Myślę, że to jest, żeby nie zgubić nigdy tej pasji, tej radości do tej piłki, bo to jest bardzo ważne, tak? Poprzez piłkę, tak jak wspomniałaś, właśnie uczymy się tej determinacji, czy właśnie tego, jak gdzieś tam mamy funkcjonować później, tak, w dorosłym życiu, więc ta piłka i generalnie sport kształtuje charakter. A jak to było w Twoim przypadku? Dlaczego akurat piłka nożna? No biorąc pod uwagę, że oczywiście za chwilę przejdziemy jeszcze do tego wątku, ale no, że piłka nożna zawsze była domeną mężczyzn jednak, więc kiedy Ty chyba zaczynałaś, no to zdecydowanie mężczyźni mieli silniejszą pozycję, jeżeli chodzi o piłkę. Jak najbardziej tak. Teraz to troszeczkę inaczej wygląda. Jak ja zaczynałam, to jak mówiłam, że gram w piłkę, no to każdy się bardzo dziwił, robił wielkie oczy. Pochodzę z rodziny sportowej, piłkarskiej. Tak naprawdę tata był trenerem, więc u niego zaczynałam, stawiałam pierwsze kroki i to on takie bakcyla we mnie gdzieś tam zaszczepił, więc, ale tak jak mówię, i wujek, i kuzyn, wszyscy gdzieś tam w tą piłkę grali. A nie miałeś takich obaw, że będziesz trochę kategoryzowana, że piłka nożna to znaczy chłopczyca? Czasami tak bywało, ale ja chciałam robić swoje, chciałam robić to, co lubię najbardziej, więc musiałam to gdzieś tam po prostu nie zwracać na to uwagi. Właśnie powiedziałam o tym, że już wiemy i Wy to też udowodniłyście, tak, że piłka nożna jest dla wszystkich, ale czy sądzisz, że nadejdzie taki rzeczywiście moment, że popularność piłki nożnej kobiet będzie taka sama jak piłki mężczyzn? To już jest zauważalne, bo piłka kobieca już naprawdę, i to bardzo dynamiczne, jest jednym z najbardziej rozwijających się sportów na przestrzeni ostatnich lat, więc już w niektórych krajach widać, że ten poziom się wyrównuje i ten odbiór też kobiecej piłki się wyrównuje. Oczywiście, że gdzieś tam musimy gonić, tak samo czy to między innymi w Polsce, ale ja myślę, że idziemy w dobrym kierunku i trzeba stawiać na piłkę kobiecą. Jest to fajny sport, dobrze się go ogląda, więc dlaczego nie? W jaki sposób zachęciłabyś młode dziewczęta do tego, żeby właśnie postawiły na piłkę nożną, a nie na przykład siatkówkę czy koszykówkę? Oczywiście to jest, bierzemy pod uwagę też różne predyspozycje, tak? Ale gdyby ktoś się wahał, to na co powinien postawić, dlaczego? Tak jak powiedziałaś, predyspozycje, to jest ważne, tak? Bo przede wszystkim ta dziewczynka musi chcieć, czy uprawiać sport, czy właśnie piłkę nożną, a jak będzie się wahała, dlaczego? No bo to jest fajny sport, możesz grać przez cały rok w różnych, czy to będzie deszcz, czy słońce, czy śnieg, żartuję sobie oczywiście, dlaczego? Ja przez swoją perspektywę bym powiedziała, że tutaj jest ważne, jeśli będzie się wahała, musi się kierować jak gdyby sercem, tak? Bo jak gdyby, tak jak powiedziałam, dla mnie
ja rzucałam wszystko i dla mnie była piłka najważniejsza. Ja mogłabym cały dzień być na boisku, spędzać czas tylko tam z kolegami, z koleżankami i grać w piłkę, więc myślę, że tutaj to będzie takie decydujące, jeśli stanie przed takim pytaniem. 29 grudnia w Opolu w Stegu Arena zostanie rozegrany turniej Pajur Tarczyńska Visa Cup 2023 dla piłkarek z rocznika 2010-2012. Właśnie dlaczego warto wtedy przyjść do Stegu Areny? Warto, bo przede wszystkim zobaczymy wielkie, młode talenty, dziewczynki, które naprawdę świetnie sobie radzą i świetnie grają w piłkę. W Stegu Arenie będzie również, no myślę, że coś fajnego mamy do zaoferowania, bo będzie takie coś jak Puchar Kibica. Oczywiście Unia gdzieś tam ma ten swój handicap, bo myślę, że lokalni kibice przyjdą wspierać swoją drużynę, ale liczymy na to, że z innych zespołów kibice również przyjadą i będą mocno dopingować, żeby gdzieś tam stworzyć fajną atmosferę, super emocje. Również będzie można wylicytować gadżety sportowców, czy to moją koszulkę, czy Ewy, czy gadżet Igi Świątek, Lewandowskiego, Jędrzejczyk, więc myślę, że będzie się dużo działo. I serdecznie zapraszam. Czyli przed nami wielkie święto piłki nożnej, ale nie tylko, bo tak jak wspomniałem, skoro będą inne koszulki do wylicytowania, to także będzie miało to większy zasięg. No i właśnie powiedzmy, to wydarzenie ma zasięg ogólnopolski, a nie tylko lokalny. Tak, jak najbardziej. Oczywiście ja również gram w piłkę nożną, ale wiemy, że Ewa głównie dla tych młodych dziewczynek jest autorytetem. I myślę, że każdy, i oczywiście my z Ewą będziemy tam na miejscu, można do nas podejść, można się z nami spotkać, spędzić z nami trochę czasu, wziąć autograf, zrobić sobie zdjęcie, zadać jakiekolwiek pytania, więc to jest też fajne, po prostu będziemy na miejscu, jesteśmy, uczestniczymy w tej imprezie. Będzie można Was zobaczyć na boisku chociaż na chwilę? To trzeba przyjść i to sprawdzić. Super, bardzo dziękuję w takim razie za wizytę w studiu i za rozmowę. My zapraszamy wszystkich 29 grudnia do Opolskiej Stegu Areny. A moim Państwa gościem była dzisiejszego poranka Agata Tarczyńska, piłkarka, była reprezentantka Polski. Dziękuję.